Jak widać, większość rzeczy już u Ali w pokoju jest, tyle tylko, że trzeba tą szafę złożyć z powrotem i z powrotem poukładać wszystkie rzeczy. Czekamy jeszcze, jak dojdzie regał, który zamówiłam. Podobno dojdzie w przyszłym tygodniu, bo czas wysyłki był 2-3 dni, więc mam nadzieję, że w ciągu 2-3 dni dojdzie, a zamawiałam w czwartek, więc powinien być poniedziałek, wtorek, w porywach do środy naprawdę. I w sumie pokój Ali będzie prawie gotowy, bo jeszcze czekamy, aż łóżko dojdzie nowe, bo to jest już za małe i czekamy na nowe łóżko. A zamówiliśmy naprawdę ładne. Odpakowaliśmy już tą lampkę i jest bardzo ładna. Co najfajniejsze, wystarczy tylko ją dotknąć, żeby się włączyła. Tak się prezentuje tutaj już. No, jak chce się ją przestawić, to tak miga. Ale mi się bardzo podoba. Niby taka zwyczajna, a jednak ładna. Ładna. Pach. Ostatni nasz pobyt w starym mieszkaniu. Dzisiaj oddajemy klucze właścicielce. I tak mi przykro jest, bo wspominam sobie, jak jeszcze przed chwilą w sumie wybierałam te tapety do Ali pokoju. I mam je zostawić. Ja bym chciała je zabrać ze sobą, ale tak się nie da. Takie ładne są, mi się bardzo podobają. No i znaczy fajnie, nie wróciłabym tu już, bo to mieszkanie jest mniejsze od tego, które teraz mamy. Ale jednak te wspomnienia robią swoje, nie, Misiu? Ale pierwszy raz tu przynieśliśmy po porodzie meble pierwsze dla dziecka, co wybieraliśmy, tu ustawialiśmy, nie? Wszystko. Yeah. Tyle wspomnień. No. Jakby nie patrzę, 2,5 czy 3 lata wspólnego życia. Tutaj, no. Ale teraz mamy lepiej. Tata tutaj pracował miesiąc, żeby to mieszkanie jakoś tam prowadzić ze stanu. Gdy Ania była w brzuszku mamy. No. A jeśli chodzi o nowe mieszkanie, to jeszcze nie zdążyliśmy wszystkiego ogarnąć. Wszędzie wszystko nadal stoi. Z sypialni mamy graciarnię. Więc no... Niby robimy postępy, a jednak tego nie widać, bo tyle tego jest. Dzisiaj poświęciłam 4 albo 5 godzin na układanie ubrań, a i tak nie widać żadnej różnicy w tych rzeczach, które postawiliśmy w salonie. Znaczy, tak, nie mówi, że 4 godziny poświęciła, to 2 godziny. Nie. No wstałam o 10, no to od 10 do 14 to 4 godziny są. No i jadłaś jeszcze. I ale coś zajmowałaś? I sobie usiadłaś i siedziałeś przed telefonem i na to był... Nie, no 4 godziny. No więc ja wiem. Wyrażaj się ładniej. W każdym razie postępów nie widać. Mam nadzieję, że wkrótce będzie je widać, a jak już będzie wszystko ogarnięte, to pokażemy, jak urządziliśmy Alu niepokój, bo to jest nasze takie, taka perełka nasza. Do niego się najbardziej przykładamy. Bo jednak dla dziecka chcemy jak najlepiej, a nawet lepiej od tego, co my będziemy mieć. Jedną z fajniejszych rzeczy w tej przeprowadzce jest to, że możemy sobie na obiad zjeść pizzę. Bo żona nie gotuje obiadów. Bo żona jest zajęta sprzątaniem. No, no, ale może to się też nie gotowała obiadów. Bo żona pracowała. Słuchajcie, kupiłam lampę dla Ali do pokoju. I wygląda ona mniej więcej tak, gdy się przyjdzie pan, żeby ją założyć. Wydaje mi się, że jest słodka. Miałam kupić jej taką bez takiej, o, jedzie R-ka. Bez falbanki na dole, tylko taką okrągłą jakby, taką, nie wiem, walcowatą bardziej z sówkami. Ale stwierdziłam, że słówki będą gryzły się z tą firanką, którą zamówiłam w Myszka Mini. No i stwierdziłam, że kupię jej taką zwykłą, z kokardką na środku. Uważam, że jest prześliczna i będzie pasować do jej pokoju. Tak wiem, miałam nie kupować jej nic więcej różowego. I ściany w pokoju miały być ostatnią rzeczą różową, jaka znajdzie się w jej pokoju, ale no... To wyszło inaczej, no co tu dużo mówić. A tam jest lampa do naszej sypialni. Alunia. A kuku. Alunia. Jestem zięty. Ej, pojedziemy kupy. No pojedziemy na zakupy. Nie mam żadnego. Nie mam
Prawie. Prawie. Mama dzisiaj się mocno nie maluje. Dzisiaj polowałaś. Polowałaś się. Chociaż polowałaś. Mama dzisiaj się mocno nie maluje, tylko zrobimy... No właśnie, to jest taki mój trik na zrobienie oka takim bardziej świeżym. Biorę sobie rozświetlacz z zestawu do kontaktu. Wyciągnęłam ten Aluni. I nie wkładaj sobie, kochanie, tego do ucha. No. I nakładam rozświetlacz po prostu na powiekę i tyle. I to będzie mój cały look na dziś. Znaczy plus jeszcze tuż do rzęs, wiadomo. Uczenie to jest. Siszko. I starczy. Nie czuję potrzeby pomalowania się bardziej. O matko, w tym całym... W tym całym zamieszaniu nie wiem nawet, gdzie mam skarpetę, ale to nie jest to, co chciałam wam powiedzieć. Bo przy okazji, idąc do pokoju Alicji, bo podejrzewam, że tu są moje skarpety aktualnie, przypomniało mi się, że idę jutro do fryzjera zmienić kolor włosów na jaśniejszy. Nie wiem, co z tego będzie. Opuść tam, gdzie łyżeczki do miesiania? Tak, łyżeczki do miesiania. No jest naprawdę. Co chcę zawsze komuś powiedzieć, to zawsze gada. Jak ja jestem cicho, to ona też jest cicho. No, przejdźmy do tego, że idę jutro do fryzjera. Będę ścinać włosy gdzieś pewnie z tyle, bo idę ściąć zniszczone końcówki. I będę je rozjaśniać. Nigdy nie miałam jasnych włosów. Znaczy, miałam, ale od razu przefarbowałam je na ciemne, bo gdy moja koleżanka pofarbowała mi włosy w gimnazjum na blond, nie rozjaśniając ich wcześniej, wyszły jak kurczak. Tutaj wstawię zdjęcie. I jutro idę do fryzjera i zobaczymy, co z tego będzie. No jak mi się nie będzie podobało, no to wiadomo, że zawsze mogę wrócić do ciemnych, bo z ciemnych do jasnych to już gorzej, ale z jasnych do ciemnych to myślę, że nie będzie problem. I w sumie zaraz pokażę, jaką długość mam teraz włosów. Okej, to jest moja obecna długość włosów, tak dotąd. Taki mam kolor. Jeśli chodzi o tył, wygląda to tak. Nie chcę tutaj się wyginać, więc zostanę prosto, żeby pokazać, jak to wygląda. No mam włosy, można powiedzieć, że do pasa, no bo w sumie dotąd. I zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało jutro już po fryzjerze. Mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Taką mam nadzieję. A wszystko okaże się już jutro. Jestem właśnie u fryzjera. I działa na tym jakieś urządzenie, nie wiem w sumie do końca, co to jest. Ale jak działa, to działa. Nie mogę się doczekać efektu końcowego. Miałam wcięte bardzo dużo włosów, ale się cieszę, bo to były same kołtuny. Okej, moja nowa fryzura jest taka, jak widać. Ścięłam włosy sporo. Rozjaśniłam trochę, są jaśniejsze. Nagrywam to w sztucznym świetle, ponieważ wcześniej nie miałam czasu, kiedy tego nagrać. A że dzisiaj idziemy z Adrianem na urodziny i mogłam się ogarnąć w miarę, to postanowiłam, że pokażę jeszcze, jak zmieniły się moje włosy, ich długość. W ogóle nawet ich nie mogę złapać z tej strony, więc no. Są o wiele krótsze, ładniejsze, lżejsze, delikatniejsze. Nie są już takie zniszczone, bo tamto to był jeden wielki kołtun. Nawet fryzjerka powiedziała, że to jest jeden... Tak? Fryzjerka powiedziała, że to jest jeden wielki kołtun i że nie warto tego zostawiać, a że chciałam mieć jakąś przemianę w końcu w tych włosach, bo mi się znudziły tamte, to zdecydowałam się na ostre cięcie.